Witam serdecznie wszystkich widzów kanalu. W tym filmiku chcę pokazać, jak rozmrażam guramików dwuplamowych. Biorę wodę z akwarium do 25, to jest akwarium 25 litrów. 50% dolewam wodę spod filtra obróconą osmozy i po dwóch dniach mamy maleństwa. Samiczka odlada strasznie dużo ikry i z ikry wychodzą, naprawdę wychodzi dużo, na rybku gdzieś około 2000. Natomiast sakrament jest tym, zrobić tak, żeby jak najmniej było odpadu. Guramiki rosną nierówno, no i trzeba ich sortować. W moim przypadku pokarmem startowym jest żółtko z jajek gotowanych. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytanie, jak ja to robię, to bardzo proszę o komentarz, to odpiszę albo nagram filmik, jeżeli widz będzie chciał, nie ma problemu z tym. Później przechodzę na nicienie i później na artemię, rurecznik, ochotkę i tak dalej. Guramiki rosną niestety nierówno, więc trzeba ich sortować. Najlepiej na trzy części, ponieważ te większe, które rosną szybciej, biorą więcej pokarmu i odbierają, i te mniejsze rosną coraz wolniej, no i zaciągają się. Wodę trzymam, temperaturę trzymam 27 stopni, później powoli obniżam na 25 stopni. No i chyba to wszystko. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, bardzo chętnie odpowiem. Życzę miłego oglądania. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do widzenia.